Witam serdecznie wszystkie panny na moim kanale i zapraszam do czytania na miłość walentynki i ten czas około walentynkowy. Sprawdzimy, kochani, czytanie dla singli oraz dla osób w związkach. No i oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję rytuały miłosne, finansowe, pracuję z oczyszczeniem czakr i robię rytuały separacyjne. Także, kochani, zapraszam do kontaktu. Zobaczmy zatem, panny single, co dla Was, jeśli chodzi o walentynki, o luty, ogólnie luty, bo to jest taki miesiąc miłosny. Co dla Was, moje drogie panny? Tutaj pojawia się ktoś z przeszłości. Może to być osoba, z którą już byliście w związku, natomiast doszło do rozstania, ale karty pokazują, że jesteście bratnimi duszami, że ta osoba wraca tutaj, chce się z Wami pogodzić, chce na nowo zacząć budować te relacje, bo mamy kartę głupca, nowy początek, nowa szansa po trudnym czasie, tak? Tutaj mogą być zaręczyny, tutaj mogą być takie rozmowy o wspólnym zamieszkaniu, o stworzeniu rodziny. Może macie dzieci z tą osobą, może po prostu był tam kiedyś rozwód, teraz nagle po czasie stwierdziliście, że chcecie wrócić, tak? Dla części z Was pojawia się całkowicie nowa osoba, ale z poprzedniego wcielenia, czyli Wasze dusze się rozpoznają, bo ja tu widzę bardzo mocno energię bratnich dusz. Czyli ktoś, kogo już znacie, Wasze dusze się rozpoznają, no i w tym wcieleniu po prostu nastąpi takie połączenie, więc możecie się spodziewać powrotu kogoś z przeszłości, powrotu dawnej miłości, bądź właśnie spotkania osoby, która jest bratnią duszą. Natomiast przy pierwszym spotkaniu poczujecie, jakbyście się znali jak łyse konie, no bo to będzie po prostu osoba, która gdzieś duchowo będzie z Wami połączona i będziecie razem rezonować, także tu są bardzo pozytywne energie, dużo miłości, dużo ciepła. Tutaj widzę rozstrzygnięcie, zakończenie karmy. Kochani, kończy się trudny czas. Ja nie widzę, żebyście mieli być samotni. Ja mam takie przeczucie, że nawet jeżeli jesteście singlami, na nikogo nie czekacie, to w tym miesiącu poznacie kogoś do relacji. I tu mi się pokazuje jakiś wyjazd fajny, bądź odległość, czyli nie wiem, przez internet, portal randkowy, ktoś tam może do Was na Facebooku napisać, bądź Wy do kogoś, tak? Na Instagramie, no takie właśnie kontakty na odległość, ale tu jest bardzo szybkie spotkanie, szybka komunikacja. Także karty są dla Was, moi drodzy single, bardzo pozytywne i myślę, że tutaj już raczej z tego stanu bycia singlem wyjdziecie. Spójrz z szerszej perspektywy. Tutaj mamy strzelca, tutaj mamy rybę, raka i wagę. Takie znaki, kochani. Zobaczmy osoby w związkach. Co dla Was, jeśli chodzi o te uczucia tutaj? No i tutaj również mamy ładne karty, natomiast też powiem tak, tu był jakiś trudny czas pomiędzy Wami. Tutaj powiem szczerze, dwie karty zaręczyn mi się pokazują. Mocno mi się ten strzelec zarysował, rak i ryby przy Was. Jeżeli jesteście w jakimś toksycznym związku, będziecie zamykać, bo tu mi się pokazuje zamykanie związku z jakąś osobą z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Może być też tak, że ktoś próbował Was rozdzielić, ktoś się wtrącał do Waszej relacji. To niekoniecznie były trójkąty miłosne, na przykład czyjaś matka, czyjaś koleżanka, ktoś tam gdzieś próbował doradzać. No i wiadomo, jak to jest, tak? Jak dwie osoby chcą zbudować swoje szczęście, a wtrąca się ktoś trzeci, no to niestety często jest tak, że dochodzi do nieporozumień. No i tak jak mówię, niepotrzebnie te osoby trzecie w ogóle się tutaj mieszają. Natomiast widzę pogodzenie, pojednanie. Tu są cały czas jakieś spotkania. Tak samo jak miały single, tak samo dla Was, związkowców, tutaj widzę. Bratnią duszę, osoby z poprzedniego wcielenia, osoby, z którą już byliście. Jeżeli mieszkacie razem, to tutaj, kochani, tak jakby przychodzi lepszy czas. Po perturbacjach, po takim trudnym okresie, gdzie mogła być jakaś niezgoda, mogły być ciche dni, no tutaj widzę jakiś wspólny wyjazd, widzę oświadczyny, planowanie rodziny, zakotwiczenie się, ogólnie planowanie stałego związku, stabilizacja. Bardzo fajne, uziemiające energie. Dużo miłości, dużo ciepła, taka fajna, romantyczna atmosfera wokół Was. Także miłość wisi w powietrzu. Tutaj możecie się spodziewać wyznania uczuć, jakiejś kolacji walentynkowej, wyjazdu gdzieś. Ogólnie czytanie jest na cały luty na miłość, natomiast tutaj mi to się zahacza o dzisiejsze walentynki, dlatego też dzisiaj to nagrywam, bo mamy piękne święto.
No i myślę, kochani, że faktycznie tutaj przychodzi taki lepszy czas do Was, drogie panny. Po burzy wychodzi słońce, ja to zawsze powtarzam. Natomiast tutaj karty pokazują, że możecie spodziewać się właśnie wyznań uczuć, jakichś takich miłosnych wiadomości, kwiatów, spotkań, randek. No naprawdę pozytywne energie. Pokazują mi się z zewnątrz osoby, które gdzieś tam Wam zazdroszczą tej relacji. Ktoś faktycznie knuje, ktoś tutaj próbuje gdzieś się do Was mieszać, ale Wy na to w ogóle nie zwracajcie uwagi, bo mówię, zwracanie uwagi na toksyczną osobę to jest tak jakby karmienie jej energią, tak? Także nie ma co. W ogóle nawet nie myśleć, nie skupiać się na tym. Cieszcie się sobą, cieszcie się tą relacją. Tutaj, tak jak mówię, jeżeli wybieracie się na kolację walentynkową, jakąś randkę, spotkanie, no to troszkę zepsułam niespodziankę, bo tu mi się pokazał pierścionek zaręczynowy, ale tak jak mówię, no też nie każda panna teraz będzie się zaręczała, tak? Bo słuchają mnie też osoby, które są w związkach małżeńskich, bądź takie, które gdzieś tam już są po zaręczynach, a okazji było dużo, bo i był Sylwester, i było Boże Narodzenie, i dużo innych tam świąt, także można było się wcześniej też oświadczyć. Natomiast walentynki, no tak się przyjęło, że to jest taki miłosny dzień w roku, chociaż ja uważam, że takich dni powinno być więcej i nie tylko jednego dnia trzeba celebrować tą miłość, tylko praktycznie każdego dnia, żeby dbać o relacje, tak? Tak, co by się po prostu ogień nie wypalił. Także tutaj myślę, kochani, że trzeba się po prostu skupić na partnerze, na drugiej osobie. No i będzie dobrze. Karty pokazują, że w najbliższym czasie wszystko się faktycznie poukłada i nie ma co się martwić na zapas. Także karty macie bardzo pozytywne. Zobaczmy tutaj kartę wyroczni. Nie pozwól, by przeszłość cię hamowała. No właśnie, kochani, bo tutaj w przeszłości mogły być jakieś problemy, mogły być jakieś toksyczne sytuacje, osoby przy was. Nie pozwólcie sobie na to, żeby ta przeszłość was hamowała, tak? Nawet jeżeli wraca do was ktoś z przeszłości, to też nie myślcie o tym, co było. Postarajcie się po prostu zacząć wszystko od nowa, na nowych zasadach, na solidnych fundamentach, bo czasem jest tak, że ludzie na jakiś czas muszą się rozstać, żeby wiele zrozumieć, tak, przemyśleć sobie, spojrzeć z innej perspektywy. Natomiast przychodzi taki czas, że trzeba zamknąć tą przeszłość. Ludzie są bardziej dojrzalsi po czasie i bardziej świadomi budowania właśnie tych relacji. Także tutaj mi się pokazuje bardzo ładna energia tworzenia, energia miłości. Myślę, że warto, kochani, się na tym faktycznie skupić i dać sobie szansę właśnie na tę miłość, tak? Na poznanie kogoś, czy też właśnie na danie szansy komuś z przeszłości, kto wraca do waszego życia. Także, kochani, bardzo pozytywnie. Ja wam życzę dużo miłości w lutym i nie tylko w lutym. Kochajcie się zawsze, dbajcie o wasze relacje, bo w tych czasach to jest bardzo trudne wyzwanie. No i jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych i na rytuały miłosne. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.